czy wyglądałby tak, czy wyglądałby inaczej? Te pytania rodzą się w ludzkich głowach od wielu lat. A chcę ci powiedzieć dzisiaj odpowiedź. Jezus jest ten sam wczoraj, dziś i jutro. Jezus Chrystus, potężny, wielki, żywy Bóg, od 2000 lat głoszony po wszystkich rubieżach ziemi. Pan panów i król królów. Chcę, żebyś dzisiaj wiedział o bardzo ważnej prawdzie, że nie ma innego Boga, nie ma innego prawa na tej ziemi. Słowo Boże mówi, że wszystko Jemu będzie poddane i każdy język wyzna, że Jezus jest Panem. Nazywam się Artur Ceroński. Jestem człowiekiem, który osobiście poznał Boga. Rafał. Byłem człowiekiem, który działał w grupach przestępczych przez wiele lat. Mając 17 lat zamordowałem człowieka. Byłem dealerem narkotyków. A dzisiaj stoję przed wami i głoszę wam prawdę ewangeliczną, która podniosła moje życie. 20 lat temu w więziennej celi w Sztumie upadłem na kolana i wyznałem Jezusa jako Pana swojego życia. Nikt mi nie mógł pomóc. Nie mogły mi pomóc więzienia. Nie mogła mi pomóc policja, prokuratury i sądy. Nie mogli mi pomóc psycholodzy. Pomógł mi Jezus Chrystus. To On przyszedł do mnie, kiedy zawołałem z głębi serca. Powiedziałem, Ty jesteś Bogiem, a ja leżę i gniję. Dzisiaj to proste poselstwo Ewangelii dociera właśnie do Twojego serca. Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, ale są usprawiedliwieni za darmo. Wiesz, co to znaczy za darmo? To znaczy, że nie musisz niczym sobie zasłużyć na Bożą przychylność. To się nazywa łaska. Łaska to nie jest upadlanie się, to nie jest klęczenie w kamiennych kościołach, to nie jest przyjmowanie komunii. Łaska to niezasłużona przychylność Boga dla człowieka. Każdy człowiek ma prawo do tego, aby być uratowanym od teraźniejszego wieku złego. Wystarczy, że zadasz sobie proste pytanie, czy znam osobiście Boga. Do nieba i do ludzi, którzy znają osobiście Boga. I jeżeli dzisiaj podejmiesz decyzję i powiesz, ja chcę Go spotkać i zawołasz do Niego z serca, to się z Nim spotkasz. Uwierzysz w prostą prawdę, że On umarł za Twoje grzechy, że On dnia trzeciego wstał w ciele z grobu, że On wstąpił do nieba i przyjdzie tu w chwale. Ta prostota Ewangelii spowoduje, że trafisz po śmierci do nieba, a tu na ziemi otrzymasz potężną moc do tego, aby żyć w obfitości. Jezus Chrystus jest ratunkiem dla mnie i dla Ciebie. On nie mieści się w żadnej religii. Jezus Chrystus to nie katolik, nie protestant. Jezus Chrystus to osoba. W tych dzisiejszych trudnych czasach, kiedy ludzie drżą przed chorobami, kiedy ludzie lękają się tego, co powiedzą politycy, Jezus Chrystus jest odpowiedzią. Głoszę Ci dziś odpowiedź. Odpowiedź pełną mocy. Przyjmij tą odpowiedź. Daj się zbawić. Nie idź za tym frajerem, diabłem, który wmawia Ci, że jak będziesz żył, jak będziesz chciał, to będzie git. Nie będzie git. Będzie źle. Diabeł to pała. To buntownik. On jest tym, który nie ma szans nawrócenia. Ale Ty masz szansę. Jeżeli mnie, bandytę, dealera i recydywistę, zbawił Bóg, to może również Ciebie. Przyjdź do Niego. On odezwie się do Ciebie słowem miłości.